Dzień dobry, moi drodzy, bardzo serdecznie was witam w kolejnym odcinku Q&A, który jest pod serią w serii niecodzienny vlog. Jak zauważyliście, ostatnio chyba od 3 tygodni dosyć regularnie ukazują się Q&A. Nie wiem, jak tak będzie długo, ale przynajmniej na razie póki co są. Kochani, na początek dzisiaj żadnego hejtu, żadnego antyhejtu, żadnej laudacji ani żadnej antylaudacji, ale będzie komentarz z serii Marzenie, bo Mateusz mi o czymś przypomniał. Mateusz Filas chyba pod ostatnim Q&A napisał tak: ojcze Adamie, a co z langustową kawiarnią? Pozdrawiam. Mateusz, przypomniałeś mi o tym. Jak może niektórzy wiecie, mówiłem o tym już dawno, dawno temu. Mam takie marzenie, to jest jeden z moich projektów, jedno z moich marzeń, które koniecznie muszę zrealizować. To bardzo bym chciał otworzyć langustową kawiarnię, a najlepiej w ogóle oczywiście całą sieć, w ogóle na całym świecie, żebyśmy przebili te wszystkie Starbucksy i te inne. Kochani, mam w głowie w ogóle bardzo konkretny pomysł, na czym miałaby polegać ta kawiarnia, bo to nie chodzi tylko o kawiarnię. Jak wiecie niektórzy, ja na przykład potrafię pracować tylko poza jakby normalnym miejscem przebywania, co mnie nie jest trudne, bo ja zawsze przebywam poza normalnym miejscem przebywania, ale na przykład kiedy jestem we własnej celi, nie umiem tam pracować. Dlatego na przykład jak jestem w Łodzi, żeby pracować, to muszę iść do jakiejś kawiarni, tam w kawiarni pracuję. Więc to byłoby w ogóle takie super miejsce, gdzie bym miał miejsce do pracowania, gdzie w ogóle byłyby takie specjalne kąciki w ogóle dla różnego rodzaju zaangażowań. Mam w ogóle całą wizję w głowie. To czego nie mam, to jeszcze by się przydało parę milionów. Jeżeli ktoś z widzów ma na przykład na zbyciu, tak, ma takie kieszonkowe, co by mu tam nie zależało i ma takie tam parę milionów, chociaż nie wiem, że aż tyle potrzeba, pewnie wystarczyłoby kilkaset tysięcy złotych. To jak ktoś ma na przykład i by chciał dać, żebyśmy taką kawiarnię otworzyli, to napiszcie, nie? langusta@gmail.com. No, a jak nie, to jakoś inaczej się wymyśli kiedyś. Mam nadzieję, że Mateusz kiedyś się spełni to marzenie. Naprawdę to byłoby super. Czołóweczka, a potem będą pytania i odpowiedzi. Moi drodzy, moi kochani, witam serdecznie w kolejnej serii pytań i odpowiedzi. Dzisiaj będzie chyba trochę krótszy odcinek Q&A-owy niż zazwyczaj, bo pytań nie jest tak dużo, chociaż są w ogóle ważne. No zobaczymy, wyjdzie jak wyjdzie. Lecimy od razu z koksem, bo nie ma co czekać, tylko zróbmy parę spraw ważnych. A Aleksandra Kozłowska, Ola pisze tak. Ojcze Szustaku, bardzo lubię to wrażenie, a mógłby ksiądz nagrać film o niechcianych dzieciach przez własnych rodziców? Jestem tym dzieckiem i mam problemy w życiu, a ojciec zawsze uleczy dobrym słowem. O, dziękuję. Dowiedziałam się od mojego taty, czy chciał mieć trzecie dziecko, a on mi wyznał, że nie chciał, bo by było za dużo. Co za gość. Pomimo tego doszło do współżycia i się urodziłam, a teraz czuję na własnej skórze i grzech. Ojcze, pomóż. Droga, kochana, ulubiona moja Olu. Po pierwsze, trochę nie bardzo wiem, o czym mówisz, kiedy mówisz o jej grzechu. No chyba, że jakoś to się dokonało rzeczywiście w jakimś grzechu, ale to, że po prostu nawet nie chcieli trzeciego dziecka, a ono się wydarzyło, to nie jest grzech, nie? Aczkolwiek, po pierwsze, twój tato nigdy przenigdy nie powinien takich rzeczy ci mówić, nawet jeżeli tak było, że nie planowali trzeciego dziecka i w ogóle myśleli, że była tylko dwójka, a potem się wydarzyłaś, to jest w ogóle po prostu jedna z najgłupszych rzeczy, jakie mógłby ci powiedzieć. Natomiast, bez względu na to, jak jest, jak było, Oleńko kochana, umiłowana, ja wiem, że to są tylko słowa, i one jakby niewiele, chociaż nie, no słowa dużo mogą zmieniać, szczególnie to słowo Pana Boga, ale co tam jedzie na dole? Przepraszam, jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to jeżdżą na dole jakimiś takimi tymi dziwnymi ustrojstwami. Moi drodzy, Olu kochana, przepraszam, bo się zagubiłem się. Olu, każdy człowiek, który zjawił się na świecie, jakikolwiek był, że tak powiem, rodowód jego wynalezienia się na świecie, czy był urodzony, poczęty, chciany, z miłości, zaplanowany, oczekiwany, utęskniony i w ogóle wymarzony, czy był tak po prostu chciany, ale bez jakichś wielkich mecojów, czy był dziełem, jak to mówimy czasem, przypadku, tak, bo wcale nie było takiego planu, ale tak się stało, czy był również dziełem jakiegoś grzechu albo jakiegoś zła, na przykład, nie wiem, w wyniku tego, że ktoś popełnił, nie wiem, grzech gwałtu, zbrodnie gwałtu, czy jakiekolwiek inne bezeceństwo, które się nigdy nie powinno oczywiście wydarzyć, to jeżeli jakiś człowiek się począł, to tak jak mówię, bez względu na to, jaką drogą przyszedł na ten świat, jaką metodą, zgodną czy niezgodną z Bożym planem, z Bożym pomysłem, z Bożym dekalogiem, z nauczaniem Kościoła, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, ma to znaczenie, ale jakby to, że ten człowiek jest, jesteś, Oleńko, umiłowana, ukochana, wytęskniona, i Pan Bóg cię najbardziej chce na świecie. I Olu, ja wiem, że takie zdanie oczywiście wszystkiego nie zmienia. Bardzo możliwe, że potrzeba pomocy na kilku poziomach. Bardzo możliwe, że przydałaby się może jakaś terapia. Tego nie wiem, bo cię za mało znam. Nie mówię, że każdy potrzebuje terapii w takiej sytuacji.
Ale może tak jest, że jakieś swoje właśnie niskie poczucie wartości, to, że nie doświadczasz bycia chcianą, trzeba to przepracować możliwie na jakiejś terapii. Ale przede wszystkim potrzebujesz kontaktu z ojcem. I nie chodzi mi o twojego ojca ziemskiego, chociaż gdyby on cię kochał, to byłoby super. Znaczy, nie twierdzę, że cię nie kocha, ale gdyby z nim relacja była lepsza, to jasne, żeby ci to bardziej pomogło. Ale najbardziej potrzebujesz, Olu, kontaktu z Ojcem w niebie. Pan Bóg ci może wytłumaczyć, jak drogocenna jesteś. Olu, tak z mojego własnego poletka, ja mam historię trudną życia i różne miejsca w moim życiu mnie już dawno przekonały, że jestem beznadziejny, jestem do niczego. I był taki okres w moim życiu, kiedy naprawdę uważałem siebie za bezwartościowego śmiecia, który jest absolutnie do niczego, nikomu niepotrzebny, a wręcz jest szkodliwy, który najlepiej, gdyby został usunięty z tego świata. Ja wiem, co to znaczy mieć takie doświadczenie jak ty, bycia po prostu absolutnie śmieciem w tym świecie, nie? Pan Bóg mnie przekonał, że ja jestem perłą i że jestem skarbem. Naprawdę, bo jestem, Olu. Wiem to już. Pan Bóg mnie przekonał o tym, jak drogocenny jestem w jego oczach i jak w ogóle jestem niezbędny mu. Chociaż mnie do niczego nie potrzebuje, to wiem, że jestem dla niego niezbędny, że bez mnie sobie Pan Bóg nie poradzi. Naprawdę, tak mnie Pan Bóg przekonał. Kiedy się z nim jest, kiedy się z nim buduje relacje, kiedy się z nim wchodzi w bliskość, to on o tym przekonuje. Oleńko, tego najbardziej potrzebujesz. Natomiast, tak jak mówię, bez względu na to, w jaki sposób, chciana, niechciana, na ten świat przyszłaś. Byłaś chciana przez jednego ojca, najważniejszego ojca. On cię chciał i cię chce i będzie cię chciał zawsze. Nieskończenie. Więc Olu, szukaj go, szukaj z nim relacji, a to ci da jakby uzdrowienie w tym poczuciu tej krzywdy i tego braku, którego doświadczasz. Agatka, moi drodzy, następujące pytanie. No i znowu bida nie przeczytał i nie skomentował, ojczul, mojego pytania. Zastanawiam się, mieć focha czy nie. No dobra, nie, bo cię lubię w tym okienku. No i tutaj wygrałaś. Cały czas pytam o reiki. Siedzi mi to na sercu. Czytam, szperam, że w Polsce zakonnica przy błogosławieństwie Ojca Świętego wykonywała reiki, ale czuję potrzebę, żeby ktoś, komu ufam, czyli ty, ojcze Adaśku, ktoś sobie wybrała, o tym coś powiedział. Pozdrawiam i wielkie dzięki za dzisiejszy vlog. Agato, droga, odpowiedź, myślę, jest dosyć jasna i dosyć oczywista. Reiki można rozpatrywać na dwóch poziomach. Ja nie mam pojęcia, na ile wy jesteście zaznajomieni z tym, co to jest reiki. Jeżeli nie macie pojęcia, to nie szukajcie, bo nie warto. Ale tak tylko w skrócie, nie? Reiki jest pewnego rodzaju systemem, bo to nie jest religia, to nie jest nawet duchowość w sumie, chociaż jest pewnego rodzaju duchowość. Niektórzy mówią, że to jest po prostu sposób medycyny niekonwencjonalnej, pochodzący oczywiście z Dalekiego Wschodu, początki ma japońskie, też oczywiście wpływy chińskie i tak dalej. To jest XIX wiek, przepraszam, dobrze, XIX wiek, gdzie wierzy się, bo to nie jest naukowe, pewnego rodzaju energię życiową, czyli pewną siłę życia przenikającą cały świat, która dopuszczona do człowieka, a trzeba ją dopuścić w odpowiedni sposób, bo mamy pozamykane tak zwane czakry, czyli pozamykane różnego rodzaju otwory, oczywiście chodzi o duchowe rzeczy, nie pozwalają nam żyć w pełni zdrowia, szczęścia i tak dalej. No i reiki polega na tym, że przez pewnego rodzaju gesty, słowa, rytuały i tak dalej, otwiera się w człowieku te dostępy tej energii życiowej i w ten sposób człowiek może być uzdrowiony i oczywiście jest mnóstwo świadectw jakichś tam uzdrowień ludzi, znać szczęścia, pokoju ducha i tak dalej, i tak dalej. Zamieszanie z reiki polega też na tym, że pojawiło się wielu katolików, którzy uprawiają reiki, oczywiście pod tą siłą życiową, mając na myśli Boga, chociaż czasem nie wprost, ale jednak, że tak powiem, no, że to jest taki reprezentant Pana Boga, no i w związku z tym oni są wierzącymi katolikami i tak dalej. Nigdy, droga Agato, Kościół chyba w żadnym swoim dokumencie, w żaden taki oficjalny sposób, bo takich rzeczy jest bardzo mało, żeby Kościół na takie tematy się wypowiadał, nie ma jakiejś oficjalnej wykładni Kościoła katolickiego na temat tego, jak patrzeć na reiki. Jedyny dokument, jaki udało mi się znaleźć, może jest więcej, ale udało mi się znaleźć, jest tylko dokument Episkopatu Ameryki Północnej, w sensie Stanów Zjednoczonych, który się wypowiedział bardzo negatywnie i jakby zabronił katolikom jakby praktykowania reiki, znaczy uznał, że praktykowanie reiki jest niezgodne z nauką katolicką. I ja się z tym absolutnie zgadzam. Na dwóch poziomach warto na to patrzeć. Można by spojrzeć na reiki na poziomie naukowym, czyli czy to rzeczywiście może być jakaś forma medycyny, i można spojrzeć na poziomie duchowym. Na poziomie naukowym nauka się wypowiada bardzo jasno, to jest tak zwana pseudonauka.
Czy nie ma to nic wspólnego, nie da się tego w żaden naukowy sposób jakby ani udowodnić, ani znaleźć jakichś prawideł, ani... No w ogóle nie ma to nic wspólnego z naukowością, więc jest to tak naprawdę... Dla nauki jest to pewnego rodzaju forma placebo, tak? Czyli jakiegoś takiego wmawiania sobie, że przez pozytywne myślenie, przez pozytywne nastawienie uda mi się, że tak powiem, lepiej się poczuć, nie? Jakby naukowo nie ma to żadnych podstaw, żadnych. Tak jak na przykład, nie wiem, ziołolecznictwo, które może mieć dwa warianty, bo jest ziołolecznictwo bardzo dobre i bardzo potrzebne i jest ziołolecznictwo, które też jest jakimś takim, nie wiem, magiczno-duchowym próbą rozumienia rzeczywistości, kurczę, przyrody. Ono jest dziwne i głupie. Natomiast samo ziołolecznictwo ma swoje miejsce, nie? I na przykład ma swoje naukowe wytłumaczenie, bo zioła oczywiście potrafią być niezwykle dobrym lekarstwem, nie? Natomiast reiki nie ma żadnych naukowych podstaw, więc z punktu widzenia naukowego jest to w ogóle pseudonauka, jest to w ogóle bez sensu zupełnie. Z punktu widzenia duchowego, ja tego bym nie traktował w takich nawet kategoriach, chociaż uważam, że też tak można o tym myśleć. W takich kategoriach czysto, nie wiem, magiczno, jakichś takich, nie wiem, no takich, nie wiem, kurczę, demoniczno, satanistyczno, jakiś tam, nie? Chociaż przypuszczam, że można by tego się też doszukiwać, no bo czym jest ta siła jakaś życiowa, czym są te jakieś energie? No wiadomo, że to jest jakieś otwieranie się w ogóle na jakiś świat duchowy, który jest bardzo podejrzany, nie? Tylko ja bym nawet nie szedł w taką stronę magiczną, jakąś taką, mówię, taką okultystyczną, tak? Ja bym bardziej poszedł w takie myślenie, że to jest po prostu, to jest taka pseudoreligia. To jest tak, że jak, tak powiem, gdzieś się skończyło chrześcijaństwo i nie ma doświadczenia człowiek żywego Pana Jezusa, to szuka czegokolwiek, żeby się tego czegoś uczepić. I sobie wymyślił, że tak powiem, energię życiową, którą rozumiem, że nawet można nazywać Bogiem, tak? I można nawet mieć na myśli coś tam wspólnego z Panem Jezusem, ale to jest jakiś taki substytut. Że to może być też jakoś tam szkodliwe, przypuszczam, duchowo? Pewnie tak. Natomiast dla mnie to jest po prostu jedna wielka bzdura, no. Po prostu jedna wielka taka ściema, nie? Ja nie chcę oczywiście włożyć całej duchowości Dalekiego Wschodu w ściemę, tylko że to jest, że tak powiem, nawet w duchowości Wschodu traktowane jako pseudoreligia, pseudo taki sekciarski w ogóle jakiś wątek, nie? Natomiast jedna jeszcze ważna rzecz, to nie tylko odnośnie reiki, tylko w ogóle takich różnych rzeczy, gdzie mówimy, no ale to działa, nie? No bo na pewno mi znajdziecie świadectwa, no ale jest tyle ludzi, którzy dzięki reiki zostali uzdrowieni, nie? Kochani, pamiętajcie o jednym zdaniu Pana Jezusa, który oczywiście wszystkiego nie tłumaczy, ale pokazuje pewien kierunek myślenia, gdzie Pan Jezus mówi tak: cóż ci z tego, że cały świat byś zyskał, ale szkodę na duszy poniósł? I kochani, może być tak, że są takie rzeczywistości, które cały świat zyskują, w takim sensie mogą zyskać ci pieniądze, zdrowie, sławę, miłość, cały świat, całe dobra tego świata mógłbyś zyskać, ale one mogą być szkodliwe, bo ci nie kierują do Pana Boga. Więc kochani, proszę, nigdy się nie posługujcie taką metodą, no ale przecież to działa, ale przecież ktoś został uzdrowiony. Kochani, szatan jakby chciał, jest tak potężną duchową istotą, że spokojnie może komuś dać nadnaturalne moce i, nie wiem, i uzdrowienie i tak dalej. Teraz nie chcę powiedzieć, że to wszystko to jest oczywiście szatańskie działanie. Nie, dla mnie to reiki to jest po prostu zwykła ludzka ściema, nie? Takie zwykłe ludzkie udawanie, gdzie tak naprawdę robi się wielkie pieniądze na tym. Tak jak z każdą wypaczoną duchowością, nie? Uwaga, w Kościele katolickim też mamy taką wypaczoną duchowość, nie? Gdzie można tak wypaczyć chrześcijaństwo, że ona też się staje tylko maszynką do pieniędzy, maszynką wciskania ludziom kitu i tak dalej. Nie wiem, że to jest tylko tam, nie? Ale dla mnie reiki jest przykładem czegoś takiego. Więc tak jak napisałaś, jeżeli zależy ci na mojej opinii, to Agatko, powiedziałbym prosto, trzymaj się z daleka, bo nie daj się po prostu oszukiwać. Pan Jezus ci wystarczy. Kochani, jeszcze parę pytań. Milka pyta tak. Ojcze Adamie, mam dwa pytania, jedno całkiem poważne, drugie trochę z humorem. Zacznę od tego pierwszego. Niestety stało się tak, że wypadła mi rzepka, bardzo współczuję, i nie mogę klękać, a będę musiała się wybrać do spowiedzi. Co zrobić, jeżeli nie mogę się wyspowiadać normalnie w konfesjonale? Z umówieniem się osobiście z księdzem może być mały kłopot, bo mam dopiero 15 lat. Do tego w mojej parafii nie ma dobrych spowiedników, więc trzeba będzie ratować się parafią katedralną, która jest dosyć daleko od mojego miejsca na zamieszkania, ratunku. A jeśli chodzi o pytanie z humorem, to jednego razu ksiądz, jak ksiądz udzielał mi komunii świętej na rękę, to położył mi ją na dłoni tak, że prawie wpadła mi do rękawa. Miałam na sobie nieco za dużą kurtkę mojej mamy. Na szczęście jednak nie wpadła, ale zastanawiam się, co by się stało, jakby jednak to się zdarzyło. Bardzo proszę o odpowiedź, szczególnie na pierwsze pytanie. Milko, kochana, na drugie pytanie szybko i bardzo krótko. Oczywiście bardzo należy uważać, żeby takie rzeczy się nie działy, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa na rękę.
co jest absolutnie godnym, normalnym, świętym i dobrym przyjmowaniem Pana Jezusa. Tak, tak, wiem, tam te wszystkie będą teraz różne głosy. Jest absolutnie dobrym przyjmowaniem Pana Jezusa. Należy oczywiście zachować wszelkie możliwe jakby warunki, żeby to było jak najgodniejsze. Czyli na przykład jak wiesz, że masz takie rękawy, no to staraj się je, nie wiem, albo ściągnąć, albo zawinąć, albo zawiązać, albo cokolwiek innego. Natomiast gdyby tak się stało, no to powinnaś wyciągnąć po prostu Pana Jezusa z rękawa i go spożyć z miłością. Pan Jezus się w żaden sposób na to nie obrazi. Natomiast co do pierwszego pytania. Tutaj, Emilko, mimo że masz 15 lat, może warto się oczywiście posłużyć wtedy pomocą rodziców, albo w jakiej, albo nie wiem, jeżeli masz na przykład starsze rodzeństwo, ale tutaj po prostu trzeba się umówić z księdzem osobno, nie? To jest w ogóle też to, że zobaczcie, że myśmy zrobili, że właśnie, no ja muszę przy spowiedzi klęczeć, tak? Nie wiem, jakie są konfesjonały u ciebie w kościele, bo jeżeli są takie konfesjonały, że da się obok usiąść, to trzeba usiąść, albo zwyczajnie, jeżeli wiesz, że jest tam jakiś ksiądz, tylko właśnie jakiś sensowny, nie? To podejdź do niego, do konfesjonału, jeżeli tam jest tylko możliwość klęczenia, nie? Tylko po prostu zapukaj tam w te okienko, co nie, w sensie w te drzwi i powiedz, proszę księdza, nie mogę klękać, mam po prostu te kolano, czy możemy gdzieś usiąść? Po prostu. I powinniście usiąść albo na ławce obok, albo pójść do zakrystii i zwyczajnie jakby się wyspowiadać, nie? Nie ma nic złego w spowiedzi nieklęczącej. W ogóle, słuchajcie, czuję tak, że muszę w ogóle zrobić takie, mam taki pomysł na taką serię o tych różnych katolickich po prostu wypaczeniach, które żeśmy sobie powkładali do głowy. Natomiast mówię, po prostu, jeżeli nie możesz tego zrobić sama, to zrób to, nie wiem, z mamą albo z siostrą, czy tam z kimkolwiek. Znaczy, ja nie widzę problemu, żebyś ty jako 15-latka podeszła do konfesjonału i powiedziała, proszę księdza, czy możemy pójść, nie wiem, obok do kaplicy adoracji, co nie, albo do zakrystii i czy mógłbym jak ksiądz wyspowiadać po prostu, bo nie mogę klękać. Zwyczajnie, nie, po prostu, jeżeli nie ma takiej możliwości u ciebie w konfesjonale. U nas w Łodzi na przykład jest taki konfesjonał, bo to jest taki pokój zamykany, gdzie jednocześnie można albo uklęknąć, albo można usiąść. I każdy jak wchodzi, sobie wybiera, czy chce sobie usiąść, czy chce uklęknąć. Po prostu, zwyczajna rzecz. A jak nie ma takiej możliwości, po prostu poproś o nią księdza, nie? I tyle. Wszystko w tym temacie, myślę, jest bardzo, bardzo jasne. Kochani, długie pytanie, myślę, że dosyć ważne w ogóle. Posłuchajcie, Paulina pisze tak. Ojcze Adasiu, mam dosyć nietypowe pytanie. Proboszcz z mojej parafii zachorował na COVID, a teraz wyszedł już ze szpitala i jest z nim dobrze. I na zastępstwo przyjechał do nas ksiądz, który nie ma przydzielonej parafii i uczy w mojej szkole religii. Niby nic specjalnego, gdyby nie opinia, jaką cieszy się wśród ludzi. Mówią o nim jako o narkomanie, alkoholiku. Niestety jest to prawda, bo w internecie można spotkać filmiki, które udostępnili uczniowie swoim znajomym, na których ów ksiądz z nimi pije, może nawet bierze narkotyki. Jestem rozdarta, chodząc na mszę świętą, bo nie mieści mi się w głowie, że osoba, która rzekomo powinna być blisko Boga, jest tak zagubiona, ale nie w tym tkwi sedno sprawy. Jakby nie patrzeć, chodzę do kościoła dla Boga, a nie dla księdza. W ogóle brawo. Problem polega jednak na tym, że jest duże prawdopodobieństwo, że obejmie on moją parafię. Teraźniejszy proboszcz jest już w bardzo podeszłym wieku, a ja nie jestem pewna, czy chciałabym być bierzmowana pod okiem księdza, który nie widzi Boga. Czuję, że to nie pozwoli mi w pełni cieszyć się przyjmowaniem sakramentu. Co powinnam zrobić? Przestać patrzeć na tego księdza powierzchownie i po prostu przyjąć ten sakrament, mając na względzie tylko i wyłącznie wiarę, nie osobę, która mnie do tego przygotowuje, czy znaleźć mentora, który pomoże mi dostrzec prawdziwe piękno bierzmowania. Jestem rozdarta, bo chcę przyjąć ten sakrament należycie, a obawiam się, że tutejszy ksiądz nie będzie w stanie mi pomóc, a zaszczepi w młodych ludziach opinię, że bierzmowanie powinno się przyjąć tylko wtedy, żeby się nikt nie czepiał i żeby można by w przyszłości być chrzestnym. Może już dalej pominę, bo tu sedno już zostało wyrażone. Paulino kochana, bo w tym pytaniu są trzy ważne kwestie. I one są trzema różnymi kwestiami. Pierwsza kwestia, najpierw samo bierzmowanie. Tak jak mówisz, jeżeli mam poczucie, że ksiądz, u którego mam być przygotowany do bierzmowania, to nie jest ksiądz wierzący, tylko ksiądz, który właśnie próbuje odbębnić to. Paulino kochana, błagam cię, cokolwiek będą ci mówili, nie wiem, rówieśnicy, rodzice, mam nadzieję, że oczywiście jest inaczej, czy tam, nie wiem, księża w parafii, że trzeba koniecznie przyjąć bierzmowanie w swojej parafii. Nie, koniec z tym. Kochani, koniec z tym takim kościelnym po prostu, przepraszam, mam brzydkie słowa w głowie, szukaj mądrych, niemądrych nawet, dobrych, wierzących księży. Jeżeli masz takie przekonanie, Ty je masz przez kontakt z jakimś księdzem, że ten ktoś cię nie przygotuje dobrze do bierzmowania. Nigdy w życiu nie idź do niego do przygotowania do bierzmowania. Masz prawo poszukać innego miejsca, innej parafii, innej wspólnoty. Są takie wspólnoty młodzieżowe, nie wiem skąd jesteś. Jakby gdzie są przygotowania dla ludzi, że tak powiem, nie w związku z parafiami, tylko po prostu dla młodzieży szkół średnich i tak dalej, i tak dalej. Koniec z tym, że mam jakiś obowiązek gdzieś pójść, bo to jest, nie wiem, moja parafia i tak dalej. Kochani, w ten sposób kultywujemy cały ten bałagan i to po prostu to świństwo w tym kościele, po prostu, które się dzieje. Więc nie. Przepraszam, bo się tak za bardzo się podpaliłem chyba. Paulinko kochana, jeżeli masz poczucie, że ksiądz, który cię będzie przygotowywał do bierzmowania, nie jest właściwym człowiekiem, bo cię do tego źle przygotuje, poszukaj
lepszego miejsca. Po prostu. I się nie krępuj w ogóle szukaniem tego lepszego miejsca. Druga rzecz. Paulino, odnośnie tego księdza, bo tu się pojawiają dosyć w ogóle poważne sprawy. Raz, że alkoholik, dwa, że narkoman. Pytanie oczywiście, na ile to jest prawda. Bo tak jak piszesz, tak, widziałeś jakiś filmik, gdzie on pije z uczniami, ale napisać może bierze narkotyki i tak dalej. Więc najpierw musiałabyś, Paulino, że tak powiem, opierać się na faktach. Proszę, nie opierajmy się nigdy na jakichś pogłoskach, na tym, że ktoś coś powiedział i tak dalej, nie? Bo po pierwsze możesz skrzywdzić jakąś osobę. Możliwe, że wcale tak nie jest, że ten ksiądz nie jest taką osobą. Natomiast gdybyś miała, Paulino, że tak powiem, takie fakty przed sobą, nie? Jakby rzeczywiście miałabyś jakieś dowody, że to jest człowiek, który właśnie, nie wiem, nadużywa alkoholu, który bierze narkotyki, to już w ogóle, nie? To po pierwsze, rozumiem, że prawdopodobnie jesteś gdzieś tam w szkole średniej, nie? Więc możesz się czuć sama trochę za mała, chociaż nie uważam, znaczy nie wiem, ile masz lat, więc tak naprawdę trudno mi powiedzieć. Ale jeżeli na przykład jesteś jeszcze za mała, to nie wiem, to weź rodziców, albo weź kogoś starszego, albo jak nie, to znajdź jakąś inną osobę pełnoletnią i natychmiast do tego księdza najpierw pójdźcie osobiście. Pan Jezus to bardzo jasno wszystko wyjaśnił, tak? Jeżeli brat twój robi coś złego, należy go upomnieć. Jeżeli wiesz, że jakiś ksiądz robi takie rzeczy, kochani, nie wolno nam takich rzeczy zostawiać. Nie wolno. No po prostu nie wolno. Bo stąd się potem bierze całe to zło w kościele. Więc mówię, najpierw się oczywiście dowiedz, jaki jest, bo mówię, może tutaj być inaczej zupełnie, nie? Ale jeżeli masz jakieś takie poczucie pewności, że to jest prawda, tak? Że tak się dzieje, to jak najbardziej uderz nawet do tego księdza sama czy z kimś. Jeżeli nie posłucha, udaj się do biskupa. Ja wiem, jak to brzmi, ale jak to ja mam, nie wiem, dziewczyna ze szkoły średniej iść do biskupa? Tak, kochana. Jeżeli nie będzie chciał nic z tym zrobić, w sensie ten ksiądz, jeżeli cię nie wysłucha, wyrzuci, wyśmieje i tak dalej. Powiesz, no dobrze, ale może u mnie biskup też jest taki, że mnie wyśmieje i tak dalej. To drąż dalej. Jeżeli będziesz miała poczucie, że ten ksiądz robi jakąś krzywdę w życiu, to uderz do mnie, uderz do kogokolwiek innego, komu ufasz. Nie wolno nam, kochani, zostawiać takich rzeczy, bo one są, bo tak się dzieją. Więc jakby proszę cię, reaguj na to. Bądź odpowiedzialna za swój Kościół. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Gdyby się tak okazało rzeczywiście, że tak będzie, nie? I to tym bardziej. I ona ma zostać proboszczem w twojej parafii, że to tak nie działa, że przypuszczasz, że on będzie następnym. To tak trochę w Kościele nie działa. Ale gdyby tak było rzeczywiście, nie? Że twój proboszcz będzie odchodził na emeryturę i na przykład tego księdza będą ci zrobić twoim proboszczem, nie? To znowu, reaguj. A jeżeli nie będzie się dało w sensie w żaden sposób nigdzie uzyskać pomocy, chociaż nie wierzę, bo jeżeli się szuka, to się w końcu znajdzie pomoc, żeby zareagować, to zmień parafię. Kochani, musimy skończyć z tą akceptacją różnego rodzaju zła w Kościele. Tak jak mówię, trzeba najpierw sprawdzić oczywiście, bo z pogłosek, z plotek, z gadania to wiele rzeczy jest nieprawdziwych, nie? Natomiast kochani, przez to, że nie reagujemy, to potem mamy Kościół taki, jaki mamy. Więc walcz. Walcz o siebie, walcz o swoje bierzmowanie. Bardzo masz piękne podejście, Paulinko. Strasznie mi się to podoba. Jeżeli jest sakrament dojrzałości, to widzę w tobie tutaj dużą dojrzałość, że chcesz właśnie do tego przystąpić w dobry sposób i chcesz się dobrze przygotować. Więc nie zgadza się, że no taki jest. Ja wiem, że oczywiście jak nie mamy innego wyboru, to oczywiście, że bierzemy sakramenty od każdego księdza, nawet największego grzesznika. Tylko że uwaga, mamy wybór. Jak nie mamy wyboru, tak, oczywiście, bo chodzi o Pana Jezusa, a nie o tego księdza. Ale jeżeli mamy wybór, to należy z niego korzystać. Kochani, jeszcze jedno pytanie. Agnieszka pyta tak. Ojcze, jak powiedzieć komuś, że źle myśli? A może ja źle myślę? Moja koleżanka zamontowała kropielnicę w domu przy drzwiach i tam wlewa wodę poświęconą. No wiadomo, żeby się przeżegnać, jak wychodzi z domu albo wraca do domu. Ale ona twierdzi, że to ma trzymać z daleka uroki. Ale dla mnie to magia. Koleżanka jest bardzo religijna. Dla mnie to jakoś niepotrzebne. Myślę, że wystarczy mi modlitwa. W ogóle to jest stary i ciekawy zwyczaj. Tylko te uroki. A może ja się czepiam? Może faktycznie ma to trzymać z daleka demony? Pozdrawiam ciepło. Ago, kochana. Znowu to jest kilka kwestii. Po pierwsze, tak, ten zwyczaj to jest w ogóle bardzo piękny zwyczaj. Bardzo was zachęcam, kochani. Wszystkich katolików, jeżeli jesteście katolikami, znaczy katolikami, jak ja nie lubię tego słowa. Wiem, zaraz będzie obraza, dlaczego on nie lubi tego słowa. Jeżeli jesteście uczniami Pana Jezusa, tak, mieć kropielnicę w domu, przepiękna sprawa. Poważnie, to nie jest żadna dewocja, to nie jest żaden, nie wiem, jakiś taki radykalizm religijny. Nie, mieć kropielnicę w domu i kiedy się wychodzi z domu, przeżegnać się, prosząc o błogosławieństwo Pana Boga, bardzo piękna sprawa. Jakby w tym, że ktoś ma kropielnicę, oczywiście nie mówię, że trzeba, ale jeżeli ktoś chce taki zwyczaj kultywować, bardzo piękna rzecz. Natomiast to, o czym tu jest mowa, tak, to jest magiczne podejście do wiary.
żadne kropienie się wodą święconą nie będzie cię chroniło przed żadnymi demonami. Przed demonami to chroni miłość Pana Jezusa i wiara w Niego. Po prostu, nie? Natomiast też to takie podejście, że źle myśli, ładnie napisałeś, a może to ja źle myślę, dokładnie. To nie jest tak, że trzeba komuś mówić, słuchaj, ty to po prostu źle myślisz, nie? Tylko próbować tłumaczyć. Słuchaj, to jest bardzo piękny zwyczaj, ale nie traktujmy go magicznie, nie? Nie traktujmy go w sposób taki zaklęciowy, że coś tutaj się dzieje na zewnątrz złego, ja tutaj się wodą święconą pokropię i w ten sposób będzie w ogóle będę chroniony. Nie, jeżeli nie będziesz wierzyć Pana Jezusa, nie będziesz blisko Niego i będziesz trwać grzechu, to przed niczym nie będziesz chroniony. To za w ogóle bzdury. W ogóle cała ta taka jakaś idea tej takiej ochrony, to jest w ogóle jakieś głupoty. To chodzi o wchodzenie po prostu w Bożą obecność i w Bożą miłość. Tam, gdzie jest Bóg, tam nie ma zła. Po prostu. Im więcej Boga, tym mniej zła. No, prosta sprawa. I oczywiście, że takie gesty mogą pomagać, żeby sobie o tym przypominać. To jest jasne, właśnie, ale nie mają żadnego magicznego znaczenia. Więc tłumacz, jakby spróbuj o tym pogadać. Natomiast jeżeli ktoś tego nie przyjmie, to nie przyjmie. Jakby, no nie wszystko zmienimy, nie? To też nie znaczy, że mamy kogoś odrzucać, że mamy teraz przestać z kimś żyć, bo on traktuje tak wodę święconą. Właśnie to rodzi te podziały w Kościele. Gadać o tym, rozmawiać bez nerwów, bez żadnego takiego, nie wiem, potępiania kogoś, tak? Tylko próba pokazania, słuchaj, no to trochę nie tak chyba jest, nie? I wydaje mi się, że Kościół o tym mówi inaczej. Warto poszukać fragmentów, na przykład o sakramentaliach w Kościele, w katechizmie Kościoła katolickiego. Ja tam zresztą kiedyś robiłem odcinek Q&A. Nie, jak Kościół patrzy na sakramentalia, bo to jest tak zwane sakramentalium, nie? Czyli coś, co nie ma mocy samo z siebie, w ogóle nie ma, ma tylko moc z modlitwy. I to jakby Kościół bardzo jasno tłumaczy. Więc wziąć tam, że z kimś takim katechizm Kościoła i pokazać, słuchaj, katechizm mówi o tym tak i tak, więc może byśmy tak to traktowali, nie? A ktoś nie będzie chciał posłuchać i tak zostanie przy swoim, no to zostanie po prostu. Ale tak w ogóle, to jest bardzo piękny zwyczaj z tą wodą święconą przy wychodzeniu z domu, żeby się błogosławić. Więc ja w ogóle to zachęcam. Moi drodzy, na dzisiaj niech tyle wystarczy. Moi drodzy, moi kochani, bardzo wam serdecznie dziękuję za kolejny odcinek Q&A-owy. Tośmy się właśnie zobaczyli w kolejnych pytaniach. Jak macie jakieś pytania, piszcie oczywiście pod tym odcinkiem w komentarzach na YouTubie. To postaram się pewnie za jakiś czas znowu kolejny odcinek zrobić. No to tyle. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem, pa!